Szanowni Państwo! Ja! Szanowni Państwo, dziękuję, przede wszystkim dziękuję. Dziękuję za to, że znów tu jesteście. Miesiąc temu spotkaliśmy się tutaj, jak zawsze, z nadzieją, z wiarą, że za miesiąc będziemy bliżej. Będziemy bliżej prawdy. I mogę dzisiaj powiedzieć tak. Po tym miesiącu jesteśmy bliżej prawdy. Kłamstwo się sypie. Kłamstwo się sypie, rozpada. Ci, którzy kłamią, są coraz trudniej odbierani przez społeczeństwo, przez naród, przez tych wszystkich, którzy chcą myśleć, którzy chcą wiedzieć, którzy nie chcą zapomnieć. I to dobrze. Ale to dobrze, przede wszystkim to dobrze, że jesteśmy dzisiaj silniejsi, że za nami wielki marsz. Marsz o telewizję Trwam, ale marsz o prawdę. O prawdę w każdej dziedzinie naszego życia. Także o tą smoleńską prawdę. Jestem głęboko przekonany, że ten wielki marsz, ten wielki pokaz determinacji Polaków, determinacji polskich patriotów będzie momentem zapamiętanym. Będzie momentem, o którym kiedyś będą pisać polscy historycy, opisując dzieje tych trudnych, dramatycznych, tragicznych lat. To będzie ten moment, w którym odwróciła się karta. Ten moment, od którego nasz marsz, ten comiesięczny i ten, o którym można mówić w kategoriach bardziej ogólnych, przenośnych, marsz ku prawdzie przyspieszy. I ta prawda okaże się w całej swojej okazałości już niedługo, że niedługo przyjdzie ten dzień, w którym tą prawdę poznamy. Poznamy i będziemy mogli wyciągnąć z niej wnioski we wszystkich dziedzinach naszego życia, naszego postępowania, w naszych decyzjach, tych decyzjach, które będą określały los naszego narodu. Bo dziś wybór między prawdą a kłamstwem to wybór dwóch losów Polski. Wybór Polski dumnej, Polski pewnej siebie, Polski, która dąży do tego, co dawno jej się należało i należy. Do mocnej pozycji w Europie i świecie. Do mocnej pozycji nie tylko państwa polskiego, narodu polskiego, ale każdego Polaka. Każdego Polaka. Który znajdzie się w jakiejś relacji, w jakimś kontakcie z innymi. Powtarzam, to jest wybór prawdy. A wybór kłamstwa to wybór słabości, to wybór marności, to wybór braku godności, to wybór, którego konsekwencje widzimy każdego dnia. Każdego dnia jest coraz więcej faktów, które pokazują, jak taki wybór się kończy. I dlatego jestem zupełnie pewny, że niezależnie od wszystkich manipulacji, wszystkich gier, Polacy dokonają właściwego wyboru. Wyboru prawdy i tego wszystkiego, co z prawdy wynika. I tej smoleńskiej prawdy.
i tej prawdy, która dotyczy charakteru naszej obecnej rzeczywistości. Tej rzeczywistości, którą musimy zmienić. Gdyby była inna, nie byłoby Smoleńska, a więc nie byłoby i smoleńskiego kłamstwa. I nie ma innej drogi do lepszej Polski, jak poprzez prawdę. Prawdę najpierw o smoleńskiej kłamstwie, a później o wielu, wielu innych sprawach, które w naszym kraju są dzisiaj zakłamywane. Przyjdzie dzień zwycięstwa, ale wiedząc o tym, musimy nie rezygnować, nie czekać, nie spoczywać na laurach, a nieustannie w tym marszu trwać. Marszu ku prawdzie, marszu ku zwycięstwu. Proszę panią Anitę Czerwińską, szefową warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Proszę państwa, odczytam teraz apel klubu Gazety Polskiej. 30 miesięcy po smoleńskiej tragedii wreszcie Polacy dowiadują się, co działo się tuż po katastrofie. Jak profanowano ciała naszych elit, jak lekceważono ból rodzin, jak oszukiwano opinię publiczną. Mamy coraz większą wiedzę o przyczynach katastrofy. Dzisiaj można już z dużą pewnością mówić, że nie był to żaden wypadek. Władzy i propagandowym tubom nie udało się uciszyć tej sprawy. Dla Polaków wyjaśnienie przyczyn katastrofy staje się obecnie jednym z priorytetów. To między innymi wynik skandalu związanego z pochówkiem Anny Walentynowicz. Gwałtownie spadło poparcie dla szajki rządzącej Polską. Musimy zrobić wszystko, by ta władza... która utraciła społeczny mandat do rządzenia, została jak najszybciej odsunięta. Do polityków należy przygotowanie rozwiązań zgodnych z konstytucją. Do dziennikarzy ujawnienie prawdy o naszej rzeczywistości i mobilizacja opinii publicznej. My wszyscy musimy przygotować się na masowe protesty, które pokażą, że Polacy na takie rządy już się nie zgadzają. Polski nie stać na kolejne 3 lata kompromitujących rządów. Mamy szansę wreszcie powołać reprezentację, która doprowadzi do ujawnienia prawdy o śmierci polskiego prezydenta i naszych elit i ukarania winnych. Najbliższe tygodnie... i miesiące mogą być kluczowe w najnowszej historii. Przygotujmy się i nie zmarnujmy tego czasu. Niech nasza obecność na ulicach będzie najbardziej demokratycznym referendum. Proszę państwa, chciałam państwa poprosić o to, abyśmy wyrazili wielkie podziękowania panu profesorowi Kazimierzowi Nowaczykowi, który jest dzisiaj z nami. Do prawdy i do wolności. Ten marsz się dla nas jeszcze nie skończył. Bardzo dziękuję w imieniu nas wszystkich
wolontariuszom ze służby porządkowej. Jak Państwo widzą, w większości to są młodzi ludzie. Młodzi ludzie, którzy mogliby spędzić ten czas tak jak ich rówieśnicy. Oni jednak są z nami bez względu na porę roku, bez względu na dzień tygodnia, bez względu na pogodę. Są tutaj z nami, chroniąc nas, wspierając, ale dając też piękne świadectwo prawdy. Dziękujemy Wam za Wasze piękne polskie serca. Dziękujemy Wam bardzo. Proszę Państwa, ja chcę dodać jeszcze jedno podziękowanie. Jechałem tutaj dzisiaj w środku dnia. Stał ten krzyż. Ten krzyż rzeźniczy. I stała przy tym krzyżu ze sztandarem jedna osoba. Pani Joanna. Podziękujmy. Naprawdę zasługuje na nasze podziękowanie. Wspólnie pomodlimy się. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Proszę Państwa, za chwilę wspólnie pomodlimy się. Chciałam też Państwa prosić, abyśmy rozstając się dzisiaj, odchodząc z tego miejsca, abyśmy rozejrzeli się wokół, uśmiechnęli się i podziękowali wszystkim tym, którzy stoją obok nas, bo tą siłę przetrwania, tą siłę i moc dążenia do prawdy i wolności czerpiemy z siebie nawzajem. Spotkamy się za miesiąc, będziemy spotykać się przez kolejne miesiące, ale tę siłę czerpiemy z siebie nawzajem. Dziękujemy wszystkim za Państwa wytrwałość i niezłomność. Często pokonują Państwo bardzo daleką drogę, ale jak widać, ta liczba uczestników naszego marszu nie zmniejsza się i przez te 30 miesięcy pokazali Państwo, że można z ogromnym uporem, determinacją i zaangażowaniem upominać się i żądać prawdy. Bardzo dziękuję. Jest wśród nas, jak zawsze, ksiądz Stanisław Małkowski. Jego poprosimy o poprowadzenie naszej modlitwy, którą zakończymy nasz apel pamięci. Bardzo prosimy, księże Stanisław. Tak jak Matce Bożej nie wystarczyło być Panem jednej ziemi, że chciała być królową Polski, jest nią. Tak również Jezusowi Chrystusowi nie wystarczy być królem wszechświata. Chce być królem Polski. Chce, abyśmy poddali się jego społecznemu panowaniu, naszej ojczyźnie, dla naszego dobra, dla naszego ocalenia. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. A po to, żeby udarować drogę Jezusowi Chrystusowi na tron Królestwa Polskiego, odmówmy dwa proste egzorcyzmy, aby złe duchy opuściły różne instytucje w naszej ojczyźnie, a także to tę budowlę, która jest tutaj niedaleko, czyli Pałac Namiestnikowski. Potężna niebios królowo i Pani aniołów, która otrzymała się od Boga posłanictwem władzy, by zetrzeć głowę szatana, pokornie Cię prosimy, rozkaz Pustwa Niemieckim, aby ścigały szatana, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strącili do piekła. Amen. Święty Michale, Archanielu, wspomagaj nas w łasce, a przeciw niegodziwości zasadzkę złego ducha, bądź naszą obroną. Niech Bóg pogromi się raczy, pokorna i to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i duchy złe, które nas góry dusz ludzkich, po tym świecie krążą, mocą Bożą strąci do piekła. Amen. Tam jest ich dobrze używane miejsce. Dzień błogosławieństwa. Pan z Wami. I z duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szanowny Boże, solidarny obrońcą Krzyża Prawdy, pamięci nadziei, obrońcą naszej Ojczyzny. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki obdarzał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosił błaganie Ojczyzę wolną, racz nam wrócić, Panie. Bye.